wszystkich mieszkańców Bełchowa. Dziękuję Państwu, tym, którzy tu przyszliście. Proszę pozdrowić swoich sąsiadów, swoje rodziny. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być na tej pięknej łowickiej ziemi. Ziemi, która jest symbolem szanowania, poszanowania i pięknej polskiej kultury i tradycji ludowej i budowania wspólnoty. Ja widziałam przed momentem rzecz wspaniałą. Przy mikrofonie. Rzecz wspaniałą, która jest, wydaje mi się, właśnie symbolem budowania wspólnoty. Ten piękny pająk, który jest w Państwa Ośrodku Kultury, największy w Polsce i robiony, budowany wspólnie wieczorami przez panie z klubu seniora, jak mi powiedziano, ale i panowie też pomagali, a wiem, że i młodzież, i małe dzieci też pewnie będą się aktywizować, bo w tym roku mają być budowane małe pajączki, więc pewnie i dziewczynki też się włączą w to, tak? I to jest właśnie przykład tego, że wspólnie można zrobić coś wspaniałego, coś pięknego, coś wielkiego. To jest symbol, to jest oczywiście symbol tego, że jesteśmy razem i kiedy jesteśmy razem, to rzeczy wielkie stają się rzeczami możliwymi do realizacji. I ja bardzo głęboko w to wierzę i myślę, że przed Polską, przed nami wszystkimi właśnie taki czas. Czas budowania wspólnoty, kiedy będziemy razem i razem będziemy robili wielkie i piękne rzeczy. Bo jesteśmy razem, mieszkamy obok siebie bardzo często. Nie rozmawiamy ze sobą, mijamy się na ulicach, w drzwiach. Nie zamieniamy ze sobą nawet słowa. Bardzo dużo jest też takich sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, a inni przechodzą obok niego obojętnie. I trzeba odtworzyć ten czas budowania wspólnoty, robienia wielu rzeczy razem, dla nas wszystkich. Bo dzisiaj ten czas, kiedy w Polsce naprawdę brakuje rozmowy, dialogu i spotkania i takiej refleksji, zatrzymania się przy sprawach ważnych, ale i też tych codziennych, zwykłych, wzajemnego poszanowania, mówienia o tych naszych codziennych troskach, ale też i podejmowania razem wyzwań. Tego nam dzisiaj potrzeba. I myślę, że jeżeli jest rozmowa, jest spotkanie, to jest też możliwe porozumienie i tego nam dzisiaj potrzeba. W Polsce jest zbyt wiele podziałów i zbyt wiele dzieje się rzeczy, które nie dzielą, nie budują, nie łączą, a dzielą właśnie. I teraz przychodzi ten moment i ten czas, żebyśmy zaczęli wreszcie rozmawiać, łączyć i budować wspólnie. I to chciałam Państwu zaproponować. Chciałam Państwu zaproponować, żebyśmy byli właśnie razem. To nie znaczy, żebyśmy się nie różnili, nie dyskutowali, nie debatowali, bo na tym to polega, że wspólne rzeczy buduje się właśnie również i poprzez te rozmowy i różnice zdań. Wspólnie wypracowuje się konsensus, szuka się wzajemnego rozwiązania. Ale żebyśmy nie przechodzili obojętnie obok rzeczy, które są ważne nawet dla jednego obywatela naszego państwa. Bo każdy zasługuje na to, żeby spojrzeć na niego, pochylić się nad nim, żeby zainteresować się jego losem. Dzisiaj w wielu miejscach w Polsce jest wielu ludzi, którzy nie mają znikąd pomocy, którzy nie mają wsparcia, czują się opuszczeni, czują się samotni. Przychodzą na spotkania i mówią, jesteśmy pozostawieni sami sobie. Niedawno byłam w Lubuskiem i tam w jednej z miejscowości podszedł do mnie młody chłopak i mówi, wie pani, ja wyszedłem niedawno z domu dziecka, jestem wychowankiem domu dziecka i nie mam się gdzie podziać. Nie mam mieszkania, nie mam pracy. Dobrze, ludzie mi pomagają, ale ja bym chciał pracować, chciałbym mieć dom i możliwość myślenia o swojej przyszłości tutaj w Polsce. Przychodzą ludzie, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi i pytają, jak mamy żyć, jak mamy myśleć o tym, żeby nasza rodzina miała jakąś dobrą przyszłość, kiedy mamy kilkaset złotych zaledwie na to utrzymanie. Przychodzą ludzie, którzy mówią, że nie stać ich na wykupienie leków z tych swoich
bardzo, bardzo niskich emerytur czy rent. Boją się, co będzie jutro. Dzisiaj są wakacje, piękna pogoda, upały, wszyscy się tym cieszymy. Ale też zbyt wielu Polaków nie stać na to, żeby wysłać swoje dzieci na wakacje właśnie, na kolonie, na wypoczynek. I to są te tematy, o których trzeba mówić i które trzeba rozwiązywać. Sprawy, które są na pozór codziennymi kwestiami, indywidualnymi bardzo często problemami. Ale tak naprawdę to są właśnie te wielkie sprawy dla polskiego rządu. I to są te wielkie sprawy, którymi powinien dzisiaj zajmować się rząd. Nie myśleniem o własnych politycznych interesach czy karierach. Budowanie list, zajmowanie się sami sobą, dyskusje nieskończące się o tym, kto kogo wyciął, gdzie kto skąd wystartuje. To są rzeczywiście rzeczy naprawdę drugorzędne. Bo dzisiaj sprawą pierwszorzędną jest to, jak się żyje Polakom. Ja jeżdżę do różnych miejscowości, jestem w różnych miejscach. I na wschodzie, na zachodzie Polski, tutaj w Polsce centralnej, na północy, na południu, w małych i w dużych miejscowościach. I jak Państwo widzicie, jestem też tutaj u Was w Bełchowie. Bo wszędzie warto przyjechać, bo wszędzie warto spotykać się z Polakami, porozmawiać, posłuchać. Bo Polaków trzeba słuchać, ale też trzeba słyszeć, co oni mówią, czego oni oczekują. Dzisiaj wszędzie tam, gdzie przyjeżdżamy, najczęściej jest rozmowa o tym, że nie ma pracy, a nawet jak ta praca jest, to zarobki są zbyt małe, że ludzie chcą mieszkać tutaj w Polsce, chcą mieszkać właśnie w tych swoich miejscowościach, tylko że muszą wyjeżdżać, bo nie widzą dla siebie przyszłości i perspektyw. Dlatego potrzebna jest nie tylko rozmowa, ale wspólne działanie. I tak jak tutaj panie i panowie z Koła Seniora wspólnie, razem dokonali pięknego dzieła, którym jesteście, dzisiaj się szczycicie i który jest tutaj waszym symbolem Bełchowa i przyjeżdżają ludzie oglądać, i muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest przepiękny, to jest przecież wspólne dzieło. Ono nie powstałoby, gdybyście się wszyscy nie skrzyknęli, nie usiedli razem i tymi wieczorami nie wykonywali tej żmudnej pracy, tej żmudnej roboty. I to was zjednoczyło. Był pewien cel, pewna sprawa, wokół której wszyscy się zjednoczyliście i razem dokonaliście pięknego dzieła i dzisiaj jesteście z tego państwo dumni. I dokładnie tak trzeba budować Polskę. Wspólnie i razem. Trzeba usiąść do stołu i przy tym stole musi być miejsce dla każdego, kto chce dobrej zmiany. Musi być miejsce dla każdego, kto myśli o Polsce, kto myśli o rodzinie, kto myśli o tym, że warto pamiętać o kulturze, o tradycji, o wartościach, które wynosimy ze swoich domów. Warto się tym szczycić i chwalić i przekazywać to z kolejnego pokolenia, z pokolenia na pokolenie. I tak jak dzisiaj tu jesteśmy wszyscy w różnym wieku, bo są i młodzi ludzie tutaj za mną stojący i są te małe, piękne dziewczynki i starsze osoby. Jesteśmy tutaj wszyscy, bo chcemy ze sobą porozmawiać i spotkać się. I myślę, że to jest ta największa wartość, bo nawet jak człowiek się różni, nawet jeżeli mamy inne zdanie na różne tematy, to jak sobie usiądziemy przy stole i porozmawiamy, a jeszcze jak do tego wszystkiego wspólnie podejmiemy jakąś pracę, to naprawdę można nawet najtrudniejsze problemy rozwiązywać. Nikt niczego nie zrobił od razu i wszystkiego naraz się nie zrobi, ale jeżeli jest plan, jest program, jest chęć działania, jeżeli powiemy sobie to, co jest najważniejsze, zaczynamy od tego, to naprawdę można zbudować wiele, wiele dobrego i Państwo to wiecie, bo Bełchów jest piękną miejscowością. I jesteście, możecie się tym szczycić, możecie być dumni. I dzisiaj właśnie trzeba myśleć w tych kategoriach, że bez względu na to, czy to jest wielomilionowe miasto, czy to jest kilkutysięczne miasteczko, czy wieś, w której żyje kilkaset osób, to każdy w Polsce, bez względu na to, która to jest część naszego pięknego kraju, naszej pięknej ojczyzny, ma mieć takie same szanse, równe szanse. I to jest właśnie obowiązek państwa, żeby państwo stanęło razem i było po stronie swoich obywateli. Dzisiaj jest zbyt mało takiego rozumienia zwykłego obywatela.
zwykłego przedsiębiorcy, rolnika. Dzisiaj przed przyjazdem tutaj do Państwa miałam okazję rozmawiania z rolnikami, którzy zajmują się produkcją mleka. I ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie, ze swoimi problemami. Oni chcą pracować, chcą się rozwijać. Rodziny wielopokoleniowe, które budowały te swoje piękne gospodarstwa. I dzisiaj mówią tak, my chcemy pracować. Chcemy, żeby nasze dzieci przejęły po nas nasze gospodarstwa. Ale dzisiaj stoimy przed takim oto faktem, że to się nie opłaca. Że nie ma możliwości sprzedaży tego produktu, który produkujemy. Że dzisiaj jesteśmy pozostawieni sami sobie. I tak w każdym regionie, kiedy przyjeżdżamy, to słyszymy właśnie takie oto słowa, że dzisiaj jest takie poczucie w Polsce, że państwo nie stoi po stronie obywatela. Polska to jest piękny kraj. Nas nie trzeba, myślę, nikogo tutaj przekonywać. I nie trzeba zapewniać, że tak jest, bo naprawdę to jest piękny kraj. Kraj wspaniałych możliwości, wspaniałych ludzi. Tylko, że Polską trzeba inaczej rządzić, lepiej rządzić. I w tym rządzeniu trzeba się skierować i zwrócić w stronę człowieka. A nie tylko i wyłącznie zajmować się samymi sobie, czy próbować nadrabiać 8 lat w kilka tygodni, bo jest kampania wyborcza, jeździć po Polsce, robić ustawki PR-owskie, a jednocześnie leżą odłogiem niezałatwione ważne sprawy, chociażby ci opiekunowie osób niepełnosprawnych, o których Państwu mówiłam. Dzisiaj przed wyjazdem tutaj w Sejmie pytano mnie o to, bo obiecano, rząd obiecał, miała być sprawa rozwiązana, miała być sprawa załatwiona. Tymczasem okazało się dzisiaj, że po raz kolejny zostaje to przełożone, odłożone, nie wiadomo kiedy to będzie zrealizowane. No bo nie ma czasu, bo albo rząd jeździ po Polsce jak sztab wyborczy, albo zajmuje się układaniem list. Tak nie może być. Jest oczywiście czas kampanii, jest czas wyborów, ale nie może to absolutnie powodować tego, że nikt w Polsce nie zajmuje się rządzeniem i rozwiązywaniem ważnych spraw, waszych spraw, naszych spraw, naszych wspólnych spraw. Ja myślę, proszę Państwa, że jeżeli będziemy wspólnie podejmowali te działania, jeżeli pójdziemy razem, jeżeli razem nakreślimy sobie ten plan działania, określimy priorytety, razem usiądziemy do stołu i powiemy sobie szczerze, co można zrobić, jak to można zrobić, to naprawdę będziemy mogli dużo zdziałać razem. Tak jak jesteśmy przed zaprzysiężeniem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Kiedy ta kampania wyborcza ruszała na początku tego roku, nikt nie dawał szans na zwycięstwo. Nikt nawet nie dawał szans na to, że może być druga tura. A zobaczcie, dzisiaj Andrzej Duda jest prezydentem. Daliśmy radę, bo byliśmy razem, bo zbudowaliśmy drużynę. Nadzieja i to ta wielka chęć wspólnego tworzenia jest dzisiaj rozbudzona w całej Polsce. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy jeżdżę po Polsce, kiedy spotykam się z ludźmi, to jest bardzo dużo życzliwości, bardzo dużo właśnie nadziei, rozmów. Ludzie podchodzą i mówią tak, że oni bardzo się cieszą, ale mają też nadzieję, że będzie inaczej, że będziemy mogli wspólnie działać. I to wspólne działanie niech będzie takim przesłaniem dla nas wszystkich. Ja Państwa proszę o zaufanie. Proszę Was o to, żebyście dali nam właśnie ten kredyt zaufania. Nam, politykom, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy, bo przecież nie przyjechałam do Państwa sama, ale są też moi koledzy posłowie i tutaj z okręgu jest szef sztabu, pan Stanisław Karczewski. Przyjechaliśmy, żeby z Wami porozmawiać, spotkać się, żeby podziwiać Wasze piękne miejsce, w którym żyjecie, ale żeby też Was posłuchać i prosić właśnie o zaufanie. Bo ja myślę, że niewiele trzeba, żeby wspólnie wiele dobrego zrobić. Potrzebne jest zaufanie, potrzebna jest praca. Mniej obietnic, a więcej pracy, można by powiedzieć.
takiej zwykłej, spokojnej, codziennej pracy. I tego, żebyśmy byli razem. Wspólnota to jest największy dar, który nam dano, który możemy my zbudować, który my możemy stworzyć. Ja na koniec dziękując Państwu bardzo serdecznie, bo zaraz podejdę, będziemy rozmawiać, jeszcze nie odjeżdżam, także jeszcze te rozmowy będziemy mogli prowadzić. Ale chciałam Wam bardzo serdecznie Państwu dziękując, zabiorę ze sobą stąd, z Bełchowa, właśnie ten pająk, piękny pająk, jako symbol wspólnoty i budowania tej wspólnoty. I pozwólcie Państwo, że tam, gdzie będę, będę opowiadać o tym, że jest tutaj na ziemi łowickiej taka piękna miejscowość, gdzie ludzie razem się zgromadzili i zrobili coś pięknego. I myślę, że razem zrobimy coś pięknego w Polsce. Dziękuję bardzo. Dzieciaczki.